Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej. Sprawa zaczęła się w 2011 roku, kiedy z miastem Ostrowiec i województwem świętokrzyskim podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu w trzech częściach strategii rozwiązania tego problemu. Później te same instytucje sfinansowały dokumentację. No myślę, że to taki prawidłowy kierunek, że władze lokalne inicjują, później to idzie wyżej i teraz tutaj władze województwa, państwa finalizują. Podpisana umowa rozwiązuje wieloletni problem, z którym walczyli mieszkańcy Bodzechowa i Ostrowca Świętokrzyskiego. Na tych terenach przecież niejednokrotnie dochodziło do podtopień i zalewań posesji. Popowodziowe straty liczono w setkach tysięcy złotych. Każde obfite deszcze dla mieszkańców Świrny, Częstocic, w kierunku centrum Ostrowca Świętokrzyskiego są totalnym zagrożeniem. Ta mała górska rzeczka Modła, rzeka Kamienna, również górska rzeka i nieopodal znajdująca się rzeka Świślina już niejednokrotnie powodowała ogromne zagrożenia dla mieszkańców lokalnej tutaj społeczności. Zabezpieczenie terenu poprzez przede wszystkim poprawę zdolności przepustowej Modły i przywrócenie sprawności technicznej przepustów to część zadań w planowanej inwestycji. 18,5 miliona złotych, z czego 80% dofinansowania województwa świętokrzyskiego i pana marszałka. Ponad 600 tysięcy metrów sześciennych wody opadowej, która w czasie tych deszczów nawalnych może stanowić zagrożenie dla mieszkańców okolicznych miejscowości, terenów gminy Ostrowiec, gminy Bodzechów. 300 metrów wału przeciwpowodziowego, 200 metrów regulacji rzeki Modły. To są liczby, które robią wrażenie dla mieszkańców tutaj okolicznych terenów i które te liczby świadczą o tym, że tego typu inwestycje są bardzo potrzebne. Zakres tej inwestycji obejmuje budowę czterech suchych zbiorników, pogłębienie, odmulenie rzeki Modły, przebudowę dwóch przepustów, podniesienie wału lewego tutaj też w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Summa summarum będzie chronionych dzięki tej inwestycji około 2000 mieszkańców. We wtorek, 11 maja, umowa w obecności prezesa Wód Polskich została podpisana. To pierwszy krok do dalszych działań, choć warto wspomnieć, że już w ubiegłym roku w październiku rozpoczęto roboty budowlane, polegające m.in. na wytyczeniu obiektów w terenie i wycince drzew w miejscach, w których wykonywane będą przegrody. Podpisanie umowy otworzy możliwość ogłoszenia przetargu. Ogłoszenie przetargu sprawi, że zostanie wykonany, mam nadzieję, szybko wykonawca i nie będzie jakichś sytuacji takich, gdzie ta procedura będzie zaskarżana, że ona będzie się przewlekać. I mam nadzieję, że ten zadeklarowany termin 2 lat będzie dotrzymany. Rozpoczęcie zasadniczych prac zaplanowano na trzeci kwartał 2021 roku. Przyznam szczerze, że na razie cieszę się tylko w 50%. W 100% będę się cieszył, jak za 2 lata się spotkamy w tym gronie, czy większym, i przetniemy wstęgę, która zakończy tę tak potrzebną inwestycję. Całkowite zakończenie inwestycji to przyszły rok. Do tego czasu wybudowane mają zostać 4 suche zbiorniki retencyjne z przegrodami piętrzącymi. Skarby mają zostać zabezpieczone. Przebudowane będą przepusty w miejscowości Mychów, Kolonia, ale wywał Modły na terenie Ostrowca zostanie podwyższony. To wszystko powinno zakończyć problemy powodziowe. Te wszystkie zadania ujęto w projekcie. I cieszę się, że po pokonaniu tych problemów formalno-prawnych, które tutaj napotykaliśmy, konstruując ten projekt, możemy dzisiaj podpisać
te umowy, które rozpoczną realizację zabezpieczenia Bodzechowa, Ostrowca przed problemami, jakie niesie sytuacja, kiedy modła zbiera. Za grunty przejęte pod tę inwestycję w ciągu 2 lat na podstawie decyzji wojewody świętokrzyskiego wypłacono lub złożono do depozytu sądowego odszkodowania na łączną kwotę około 580 tysięcy złotych. Podczas podpisywania umowy strony zgodnie deklarowały staranność i terminowość jej realizacji.